Jest wiele tekstów w Piśmie Świętym, w których jest przeciwstawiony Bóg i człowiek. Bardzo ogromna przepaść wręcz jest między byciem Bogiem i byciem człowiekiem. I nieraz Bóg przez proroka musi przywoływać do porządku człowieka, który zbyt wiele o sobie myśli. Bóg nieraz bierze go na sąd. Bierze, żeby pokazał swoje czyny, żeby pokazał, czy potrafi stworzyć, czy potrafi poruszyć ziemię, czy potrafi poukładać gwiazdy tak, jak Bóg poukładał. I wtedy człowiek wraca na swoje miejsce. W dzisiejszym fragmencie z proroka Izajasza najpierw słyszymy o tym, jaki jest Bóg. Właśnie taki, daleki, niedościgniony, niepodobny do człowieka, żyjący. Bez zmęczenia, bez trudu, bez frasunku. I z drugiej strony jest pokazany los człowieka, który jest obciążony samym życiem. Jest zmęczony, jest przygarbiony, jest naprawdę wyczerpany życiem. Izajasz mówi tak. Czemu mówisz, Jakubie, ty, Izraelu, powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. To zapowiedź jakiejś przemiany, że rzeczywiście tak będzie, że Bóg dostanie, że Bóg da skrzydła człowiekowi, że będzie niezmęczony życiem. Ale czy Bóg, który jest tak bardzo daleki i tak inny od człowieka, może człowieka zrozumieć i przyjść mu w tak bardzo konkretny i życiowy sposób? Realizację znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii, którą mogliśmy słyszeć. I słowa, które są nieraz bardzo wielką pociechą i umocnieniem. I słowa, które potrafią zmienić, byśmy powiedzieli, nastawienie człowieka do życia, do swojej wyobraźni. Słowa, które nieraz pozwalają człowiekowi popatrzeć na siebie i powiedzieć, no pyszny jestem, dlatego mi jest ciężko. Zbyt wielkie mam oczekiwania, a może trzeba być cichy i pokorny sercem, tak jak Pan. To właśnie dla nas, którzy jesteśmy nieraz znużeni, jakby z własnej winy, bierzemy za dużo na siebie, martwimy się za cały świat, chcemy wprowadzić sprawiedliwość naszymi siłami. Są słowa z dzisiejszej Ewangelii. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Jezus sam przeszedł przez życie, jak każdy człowiek. Jezus sam dźwigał swoje ciężary i niósł krzyż, na którym były przybite wszystkie nasze grzechy. A jednocześnie daje nam taki przykład i taką siłę do tego, abyśmy to obciążenie nasze ponieśli lżej, łatwiej, z Jego mocą i z Jego siłą. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.